Właśnie wróciłem z seansu z kina. Król Artur. Legenda miecza. Muszę powiedzieć, że po ostatniej słuchajcie wizji w kinie, na jakim filmie właśnie byłem, a był to film Obcy Przymierze, delikatnie do tego filmu, słuchajcie, do tych legend arturiańskich podchodziłem z lekką dozą niepewności. Ale się zaskoczyłem bardzo mile. Przyjemnie i konkretnie. Dobra gra aktorska. Dobrzy aktorzy występują w tym filmie, czyli dobra obsada. Efekty specjalne też stoją na bardzo, słuchajcie, dużym poziomie i serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego filmu. Przede wszystkim piszcie w komentarzach, jeśli już widzieliście, słuchajcie, ten film, piszcie w komentarzach, jak są Wasze uczucia, tak jak było ostatnio przy Obcym Przymierze, bo warto o tym mówić. Cóż, zaczynamy. Film jest dobry. Film jest, słuchajcie, naprawdę dobry. Pierwsze skrzypce, słuchajcie, gra tutaj Charlie Hunnam. Słuchajcie, Charlie Hunnam, jeśli ktoś nie wie, kto to jeszcze jest, no to jest to główna, słuchajcie, gwiazda, główny aktor, słuchajcie, oto tego serialu Synowie Anarchii. Mogliście go także, słuchajcie, zobaczyć w Green Street, Hooligans, w wielu, słuchajcie, innych filmach, aczkolwiek, na przykład nawet w Pacific Rim, aczkolwiek tutaj pokazuje dobry kunszt aktorski. Obsada tego filmu jest naprawdę dobra. Mamy tutaj Erica Bane, mamy tutaj Jude Law, mamy tutaj właśnie Charlie'ego oraz wielu właśnie innych, których właśnie tutaj właśnie teraz w momencie na pewno wypiszę, bo nie chcę przedłużać filmu. Jest osoba także znana nam z Gladiatora, Demon Hansu, oraz osoba znana nam z sagi, słuchajcie, Gry o Tron, Aidan Gillen. Moi drodzy, nie chcę nic tu spoilować, więc ogólnie zarys tego filmu nie będę, słuchajcie, przedstawiał ogólnie takiego, można powiedzieć, wstępu do fabuły całej. Chciałbym, żebyście, słuchajcie, sami go zobaczyli. Po prostu skrócę wam delikatnie coś tak bez spoilerów i chciałbym, żebyście, słuchajcie, sami się podzielili posłem tego filmu, co na temat myślicie, czy go po prostu widzieliście, czy wam się podobał, czy wam się nie podobał, czy z moim zdaniem się zgadzacie lub nie. Serdecznie zapraszam. A teraz, słuchajcie, już nie przedłużając dłużej, ciśniemy. Film ten jest przede wszystkim zrobiony jakby można powiedzieć, to bardziej na pierwszym planie, słuchajcie, jest miecz, taki można powiedzieć, otoczka w niego, taka można powiedzieć, jego tajemniczości, bo skąd on się wziął, to każdy wie, kurde, słuchajcie, Merlin, Pani Jeziora i tak dalej, ale dlaczego on jest taki ważny i dlaczego dostał Artur i jak to się w ogóle stało, że on go miał, wiadomo, że go wyciągnął, słuchajcie, z kamienia, ale co tego spowodowało, słuchajcie, to jest naprawdę w filmie. Something nobody told you. Powiem tylko tyle. Film zaczyna się w momencie, kiedy słuchajcie, jest gorąco na ekranie. Słuchajcie, jest gorąco, bo muszę wam przyznać, słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że w tym filmie efekty specjalne są naprawdę na wysokim poziomie. Batalia, czyli te, słuchajcie, walki wszystkie, no jest to słuchajcie, tryska pięknością, moim zdaniem. Pięknością, słuchajcie, tłuką się ludzie, pięknie wyrzynają. I właśnie na samym początku dostajemy już taką pierwszą dawkę porządnego pierdolnięcia. Żeby powiedzieć krótko,
Nie, słuchajcie, to może tak. Nie będzie to spoiler z tego względu, że to widział na samym początku. Także jest ojciec Artura, którego właśnie gra Eric Bana. Dzieje się coś złego, słuchajcie, w ogóle jest dwóch braci, jest właśnie Eric Bana, jest, można powiedzieć, prawitym królem i ma brata. Ten brat jest, słuchajcie, bardzo zły i to będzie, słuchajcie, nasz, można powiedzieć, taki antagonista, zły charakter w całym filmie i jest to Jude Law. Postanawia, słuchajcie, on zdradzić swojego brata, żeby przejąć, moi drodzy, koronę. Zdradliwa szmata. To, co zrobił, ciemięga, Jude Law. To, co zrobił swojemu bratu, to, co zrobił swojej rodzinie, żeby dostać tą pierdoloną koronę, to słuchajcie, to zakrawa nie wiem o co. Nie wiem, patologia! Moi drodzy, film się rozpoczyna bardzo hucznym wejściem. Jest takie pierdolnięcie porządne. Jest! I to jest piękne, zaczyna się z miejsca z bombą takim przytupem. W momencie, kiedy kończy się całe, właśnie można być jakieś wprowadzenie do filmu, naszym oczom ukazuje się mały Artur. Nie jest on dorosłym mężczyzną, nie. Jest to dzieciak. Dzieciak, który, słuchajcie, trafia na ulicę i musi się nauczyć żyć z prostytutkami, czy z dziwkami, ze złodziejami i takim też się staje. Można powiedzieć takim później opiekunem tego wszystkiego, ale nie jest to, słuchajcie, zły człowiek. Stara się postępować tak, żeby wszystko było w porządku. Stara się postępować prawie i dobrze. Co się później dzieje ogólnie? Zobaczcie w filmie. Chodzi mi o to, że film jest naprawdę świetny. Świetny, jak już wspomniałem, sceny fantastyczne. W ogóle jest taka pewna akcja w filmie, gdzie do sali, nie wiem, taka tronowa sala bodajże, balowa, wchodzi wielki, zajebiście brzydki wąż. I to jest piękne. To jest piękne. To, co się wyprawia w tej pierdolonej sali, to jest cud. W ogóle przedstawione cały w ogóle przebieg tego właśnie, od tego, jak właśnie był mały, do dorosłej osoby, jak chciał właśnie, można powiedzieć, zdetronizować swego właśnie, tego, można powiedzieć, swego wujka i, no i można powiedzieć, króla, bo ta osoba, którą gra Jude Law, jest niewiarygodnie wredna i piekielna. But there is no way that I am fighting. This young man, he died very soon by the light of the hunter's moon. Jest tak mroczna, że aż, kurwa, to jest piękne. Ale jest też złą osobą. W królestwie dzieją się dziwne rzeczy. Ludzie mają po prostu przesrane. Dlatego właśnie nasz, może nie protagonista, ale główny bohater, czyli Artur, w wyniku dziwnych splotów okoliczności i wydarzeń zostaje wplątany w tę aferę. Śnią mu się po nocy ciągle koszmary. To, co widział. To, słuchajcie, co widział. To, co go prześladuje od samego małego początku. Widział śmierć ojca. Widział śmierć matki. Coś strasznego. Bym był niewdzięcznikiem i idiotą, gdybym nie wspomniał o finałowej walce. Jest zrobiona naprawdę świetnie. Tryska tym, można powiedzieć, taką całą, słuchajcie, złością i furią. Artur walczy z tym czymś, z tym kimś, nie wiem jak to nazwać, naprawdę ostro. I siedziałem tak. Wyglądało to naprawdę świetnie. Moi drodzy, w mojej opinii ten film, słuchajcie, dostaje ode mnie ocenę, jak już wiecie, mam skalę od 1 do 6, dostaje 5,5. Dlaczego dostaje 5,5? Bo na 6 musi być to, słuchajcie, film bitny, a 5 to jest dobry. 5, a pół za co? Za to, że to lubię tą legendę. Jest dość ciekawa. Film, jak dla mnie, jest bomba. Wypas w trąbę. Jest fajnie właśnie pokazane, co się stało przed tym, zanim on doszedł do władzy. Nie jest to, można powiedzieć, ekranizacja tego, co była
Wcześniej, lata wcześniej, jak wyszedł film Król Artur, czy nie wiem, czy pamiętacie. Tak, ale to jest co innego, to jest zupełnie co innego i dlatego to się tak dobrze ogląda. Ja byłem w kinie, moi drodzy, i nie mogłem oderwać oczu od ekranu w kinie. Od tego samego płótna, od ekranu, jak to nazwać. Zwał jak zwał. Film jest naprawdę dobry. Warte obejrzenia. Nie wiem, ile to u was kosztuje. Chciałbym usłyszeć właśnie, ile daliście sobie za bilety i czy właśnie warto waszym zdaniem pójść do kina na ten film, bo moim zdaniem warto. To jest szał. Szał. No dla mnie naprawdę jest to bardzo jeden z dobrych filmów. Nie było żadnego rozczarowania. Byłem ciągle przykuty do ekranu. Ni film nie pozwalał mi się nudzić ani przez sekundę. Jest to coś pięknego. Cóż, nie będę wam po prostu więcej dupy zawracał. Nie chcę, nie zamierzam wam nic spoilować. Nie zamierzam wam nic więcej mówić. Chcę, żebyście słuchajcie poszli sami do kina, sami ocenili i sami napisali, co jest kurwa grane. Trzymajcie się, strzała.